14 grudnia 2010 roku objąłem funkcję burmistrza Tłuszcza. Od samego początku poczyniłem działania mające na celu pozyskanie środków na inwestycje w naszej gminie. Realizację działań, inwestycji i zaplanowanych zadań w dużej mierze opierałem na finansowaniu zewnętrznym, chcąc w ten sposób jak najlepiej wykorzystać środki unijne. Przez 10 lat na rzecz gminy zdobyliśmy dofinansowania na łączną kwotę prawie 60 milionów złotych. Realizacja tak wielu inwestycji nie byłaby możliwa bez zwiększenia dochodów gminy. Wzrost z 44 milionów do 106 milionów na koniec 2019 roku oznacza powiększenie budżetu ponad 2,5-krotnie. W gminie Tłuszcz są bardzo dobrze ustalone zasady porządku w przestrzeni poprzez dokumenty planistyczne, a odpowiednie rozplanowanie stref funkcjonalnych chroni przed zagrożeniami źle zaplanowanych lub niepożądanych inwestycji. Bycie gminą przyjazną dla inwestycji potwierdza otrzymanie wyróżnienia w konkursie Gmina Otwarta na Inwestycje. Każdego roku znaczna część budżetu gminy przeznaczana jest na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Obecnie sieć wodociągowa liczy blisko 114 km, z czego 73 km zostały wybudowane w przeciągu ostatnich 10 lat. Długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 33 km, a 10 lat temu było zaledwie 6 km. W latach 2017-2020 zrealizowano największy projekt wodno-kanalizacyjny w historii gminy na osiedlu Klonowa Norwida za kwotę ponad 23 milionów złotych. Na osiedlu Długa w Tłuszczu trwa budowa pierwszej części kanalizacji sanitarnej. Każdego roku kolejni mieszkańcy mogą cieszyć się z dobrej jakości wody. W ciągu 10 lat udało się zwodociągować całe miasto Tłuszcz oraz znaczną większość miejscowości – Miąse, Kozły, Wólka Kozłowska, Jarzębia Łąka, Postoliska, Jadwinin, Pulko, Dzięcioły oraz Łysobyki. Zwiększenie liczby podłączonych gospodarstw do sieci wodociągowej na tak rozległym obszarowo terenie nie byłoby możliwe, gdyby nie budowa dwóch stacji uzdatniania wody w Kozłach oraz Łysobykach. Wartość każdej z nich to około 3 miliony złotych. W ramach potrzeb i możliwości wykonywane są prace remontowo-modernizacyjne w stacji uzdatniania wody oraz miejskiej oczyszczalni ścieków. Dzięki dokonanym inwestycjom w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej może bez przeszkód zaopatrywać mieszkańców gminy Tłuszcz wodę o niezmiennie wysokich parametrach mikrobiologicznych oraz zapewniać odbiór ścieków. Jedną z najbardziej wyczekanych inwestycji była budowa hali sportowej wraz z łącznikiem zlokalizowanym przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu. Hala o powierzchni użytkowej blisko 2000 m2 została oddana do użytku w 2014 roku. Koszt budowy to ponad 7 milionów złotych, z czego dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki wyniosło 1 milion złotych. Hala jest centrum sportowym Tłuszcza. Tętni życiem przez 7 dni w tygodniu. Oprócz zajęć wychowania fizycznego korzystają z niej grupy amatorskie, odbywają się zawody, uroczystości kulturalne i patriotyczne, treningi UKS Olimp Tłuszcz oraz TKS Bóbr. Pamiętają Państwo, jak jeszcze 2 lata temu wyglądało targowisko miejskie? Warunki, w jakich odbywała się sprzedaż, były delikatnie mówiąc uciążliwe zarówno dla sprzedających, jak i kupujących. Obecnie znajduje się w nowej lokalizacji i wygląda imponująco. Hala, powierzchnie utwardzone pod stoiska, drogi dojazdowe i parkingi oraz sanitariaty stworzyły nowe możliwości dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Całość inwestycji opiewa na kwotę ponad 6 milionów złotych, z czego 1 milion został przekazany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nie trzeba nikomu tłumaczyć, jak ważne jest zapewnienie odpowiednich warunków w placówkach oświatowych. Poprawia to komfort nauki dla uczniów oraz pracy dla nauczycieli. Dzięki zwiększeniu środków w budżecie gminy możliwy był rozwój oraz wykonanie inwestycji. Szkoła podstawowa im. Jana Pawła II w Tłuszczu, najliczniejsza placówka w gminie, zyskała halę sportową. Modernizacją przeszły szatnie, łazienki, dach oraz wejście do szkoły. Placówka w Mokrej Wsi została rozbudowana, dzięki czemu mogło powstać przedszkole i stołówka oraz łącznik. W przedszkolu samorządowym została wykonana termomodernizacja. Postoliska zyskały nowy budynek przedszkolny, oddany do użytku w 2017 roku. W Jasienicy wybudowane zostało nowe gimnazjum, które po reformie oświatowej zostało zaadaptowane na szkołę podstawową. Zarówno w Jasienicy, jak i Miąsem placówki przeszły termomodernizację za łączną kwotę ponad 3 milionów złotych. Dzięki czemu mogą pochwalić się najnowocześniejszym, w pełni zautomatyzowanym i ekologicznym systemem ogrzewania pompami ciepła.
Szkole w Strejkach w 2018 roku zostało dane do użytku zaplecze socjalne oraz szatnia. Dawne gimnazjum imienia Królowej Jadwigi w Tłuszczu zostało dostosowane do potrzeb szkoły podstawowej. Otwarto tam również gabinet stomatologiczny w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Po wieloletnich staraniach przy Zespole Szkół w Kozłach udało się wykupić teren, który w przyszłości pozwoli na rozbudowę placówki. Szkoły w Jasienicy, Mokrej Wsi i Strejkach zyskały nowoczesne, wielofunkcyjne boiska sportowe, każde za kwotę około 400 tysięcy złotych. Nie sposób zliczyć wszystkich kilometrów wyremontowanych dróg oraz chodników. Jednak przez 10 lat udało się zrealizować kilka inwestycji, które były szczególnie istotne. Niewątpliwie do takich inwestycji należy rozbudowa ulicy Kościelnej, Przelotowej i Łącznej w Tłuszczu za ponad 3,5 miliona złotych oraz budowa ulicy Tłuszczańskiej. We współpracy z powiatem wołomińskim całkowitą modernizację przeszła ulica Wiejska w Tłuszczu. Udało się wybudować rondo w Tłuszczu i po stoliskach. Zwiększyły one bezpieczeństwo kierowców oraz przyczyniły się do poprawy infrastruktury drogowej. Korzystając ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych, przebudowana została droga we Franciszkowie i ulica Kościelna w Jasienicy. Łączna wartość tych inwestycji to ponad 1,5 miliona złotych. Budowa ulicy Wołomińskiej w Jasienicy została dofinansowana z PROW kwotą blisko 750 tysięcy złotych. Całość zadania wyniosła ponad 1 000 000 złotych. W ramach współpracy z gminą Klębów oraz korzystając z Funduszu Dróg Samorządowych za kwotę ponad 1 000 000 złotych powstała ulica Mazowiecka łącząca Tłuszcz oraz Krusze. W ramach środków z FOGR wybudowana została droga we wsi Pawłów, Kury oraz droga Jaźwie Grabów. Obecnie duży nacisk kładzie się na powstanie i rozwój miejsc rekreacji. Jednym z nich jest park na osiedlu Długa, który jest sukcesywnie tworzony od 2018 roku. Dzieci, młodzież oraz dorośli mogą spędzić czas na świeżym powietrzu, korzystając z placu zabaw, boiska oraz ścieżek pieszych w otoczeniu licznych drzew, krzewów oraz kwiatów. Dzięki zaangażowaniu władz na wszystkie inwestycje udało się pozyskać dofinansowania. Możliwe było dzięki temu powstanie miejsca, którego jak widać po liczbie odwiedzających osób brakowało na mapie Tłuszcza. Do tej pory na budowę parku wydano ponad 1 000 000 złotych. Mówiąc o parku, nie sposób nie wspomnieć o ścieżce historycznej, której budowa była możliwa dzięki współpracy burmistrza Tłuszcza Pawła Bednarczyka oraz prezesa Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej Marcina Ołdaka. Wzdłuż wytyczonej ścieżki zostały zamontowane ławki, kosze oraz tablice historyczne zawierające informacje o dziejach Tłuszcza, Bitwie Warszawskiej, historii parafii w Postoliskach i Tłuszczu oraz kalendarium Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej. Drugim miejscem, które jest w fazie tworzenia, a w zamyśle strefą rekreacji, są stawy znajdujące się w okolicy targowiska miejskiego. W przyszłości to miejsce ma służyć spotkaniom, rekreacji i aktywnemu wypoczynkowi oraz przyciągać nie tylko lokalnych mieszkańców, ale stać się także popularne w okolicy. Mieszkańcy Jarzębiej Łąki otoczyli szczególną troską plac znajdujący się w pobliżu stacji kolejowej. Dzięki środkom pochodzącym z Funduszu Sołeckiego oraz własnemu nakładowi sił udało się stworzyć miejsce, które jest nie tylko wizytówką miejscowości, ale również całej gminy. Było to możliwe także dzięki dofinansowaniu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie blisko 400 tysięcy złotych, dzięki któremu pozyskany od PKP zabytkowy budynek dworca kolejowego przeszedł całkowitą modernizację i będzie pełnił funkcję biblioteki oraz miejsca spotkań. Biorąc pod uwagę dotychczasową aktywność mieszkańców, nie ma wątpliwości, że to miejsce będzie tętniło życiem i zamieni się w lokalne centrum kultury. Duże znaczenie odgrywają obecnie odnawialne źródła energii oraz ochrona powietrza. We współpracy z miastem Zielonka udało się zrealizować projekt OZE, w ramach którego zostało zainstalowanych prawie 1200 systemów opartych na energii słonecznej i biomasie dla użytkowników prywatnych na terenie gminy Tłuszcz. Całkowita wartość projektu to blisko 16 milionów złotych, a wysokość dofinansowania 10 milionów złotych. Drugi projekt polegał na wymianie starych pieców na kotły gazowe oraz kotły na biomasę w 72 budynkach jednorodzinnych zamieszkiwanych przez mieszkańców gminy, a także termomodernizacją budynku komunalnego na osiedlu Borki. Gmina na ten cel otrzymała ponad 1,5 miliona złotych dofinansowania. Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców, dołożono wszelkich starań, aby jednostki OSP były jak najlepiej wyposażone. Każdego roku wykonywane są doraźne remonty strażnic oraz przekazywane środki na zakup wyposażenia. Dzięki wsparciu z dofinansowań dla jednostek OSP Tłuszcz oraz Chrzęsne zostały zakupione nowoczesne samochody ratowniczo-gaśnicze. Na pomoc finansową mogą zawsze liczyć także policjanci z Komisariatu Policji w Tłuszczu.
Dzięki środkom z budżetu gminy Tłuszcz mogą rozwijać się organizacje pozarządowe oraz sołectwa. Co roku na każde z 28 sołectw przekazywana jest kwota do dyspozycji mieszkańców. Łącznie przez 10 lat w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano ponad 4 miliony złotych. Na terenie gminy znajdują się 32 place zabaw i 11 boisk, w tym obiekt stadionu miejskiego oraz orlik, który zimą zamienia się w lodowisko. Dbając o możliwość realizowania pasji oraz rozwój muzyczny, przy Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji działa Młodzieżowa Orkiestra Dęta, która odnosi wiele sukcesów zarówno na terenie Polski, jak i na arenie międzynarodowej oraz chór miejski Lux Mea. Bogata oferta kulturalna sprawia, że zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli znajdują interesujące zajęcia, które pozwalają zagospodarować ich wolny czas. Od 2017 roku w ramach Dni Tłuszcza odbywa się Tłuszczański Festiwal Młodzieżowych Orkiestr Dętych, który cieszy się ogromnym powodzeniem. Biorą w nim udział orkiestry z całej Polski, chwaląc sobie wysoki poziom i organizację. Każdego roku obchodzone są najważniejsze uroczystości patriotyczne. Wybuch II wojny światowej, rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja czy Dzień Niepodległości. Od 10 lat organizowany jest plebiscyt oraz gala Róża Burmistrza Tłuszcza, mające na celu uhonorowanie najbardziej aktywnych mieszkanek. Choć w gminie Tłuszcz jest coraz mniej rolników, nie pozostają oni zapomniani i na ich cześć organizowane są dożynki. W budynku Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji zlokalizowany jest klub Senior Plus, na realizację którego gmina otrzymała ponad 100 tysięcy złotych dofinansowania z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu wieloletniego Senior Plus na lata 2015-2020. Nie sposób zliczyć projektów zrealizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Ich aktywność sprawia, że są przykładem dla innych gmin w dziedzinie programów społecznych. Oprócz zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, prowadzą punkt pomocy dziecku i rodzinie, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Klub Integracji Społecznej, placówki wsparcia dziennego w Jasienicy i Stryjkach, realizują program posiłek w szkole i w domu, a także współpracują ze Spółdzielnią Socjalną Pożytek. Od 37 lat w Społecznym Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej prowadzonym przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej zorganizowano ponad 380 wystaw czasowych o różnorodnej tematyce. Systematycznie od lat 80. XX wieku gromadzone są tu pamiątki przekazywane przez mieszkańców. Członkowie towarzystwa podejmują działania na rzecz ochrony tradycji i dziedzictwa kulturowego, zwyczajów i obyczajów ludowych oraz historii tej ziemi. Biblioteka Publiczna w Tłuszczu wraz z 6 filiami na terenie gminy rozwija i zaspokaja potrzeby czytelnicze mieszkańców oraz dba o zachowanie tożsamości kulturowych. Priorytetowym zadaniem gminy jest jej pełne zwodociągowanie. Wśród wielu inwestycji wykonywanych każdego roku, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zawsze jest na pierwszym miejscu. Można powiedzieć, że został postawiony pierwszy krok w kierunku budowy nowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Jasienicy. Wykupiony został teren o powierzchni 11 hektarów oraz opracowana koncepcja. Skala tego przedsięwzięcia jest ogromna, jednak jej powstanie jest niezbędne do rozbudowy dalszej infrastruktury. Drodzy Państwo, zadania samorządu są bardzo szerokie. Od edukacji przez inwestycje, kulturę, po sport i rekreację. A suma wszystkich działań składa się na jakość życia mieszkańców. Mam nadzieję, że zauważyli Państwo zmiany, jakie zaszły na terenie gminy przez ostatnią dekadę. Dziękuję za obdarzenie mnie zaufaniem w wyborach samorządowych 10 lat temu. Trzykrotnie powierzyliście mi Państwo pełnienie zaszczytnej funkcji burmistrza Tłuszcza. Przez 30 lat samorządu w gminie Tłuszcz taka sytuacja zdarzyła się po raz pierwszy. Jest to najlepsza forma oceny mojej pracy. Nie był to czas zmarnowany, ponieważ przyjęte plany udaje się zrealizować z sukcesem, a kredyt zaufania, który zaciągnąłem wobec mieszkańców, udaje mi się spłacać każdą zrealizowaną inwestycją oraz pozyskanym dofinansowaniem. Chciałbym Państwu bardzo serdecznie podziękować za wszystkie wyrazy wsparcia, pomysły, uwagi. Chciałbym również bardzo serdecznie podziękować mojemu zastępcy Waldemarowi Banaszkowi, pani skarbnik Halinie Kusak, sekretarzowi gminy Tomaszowi Jusińskiemu, wszystkim dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych, wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego w Tłuszczu, a także radnym. Bez Was nie udałoby się osiągnąć tak ogromnego sukcesu.